Dlaczego warto jechać podczas urlopów, czasu wolnego, wakacji gdzieś na miejsce osobne, ustronne, tam gdzie jest cisza, tam gdzie jest możliwość większego czasu spędzenia z Panem Bogiem na osobności bezpośrednio przed Nim czy przy Nim. Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj słyszymy, że Jezus wysyła apostołów, swoich uczniów, po ewangelizacji, po odbytej misji na wakacje. Idźcie, odpocznijcie nieco, idźcie na miejsce ustronne, na pustkowie, osobno. I wiemy wszyscy, co to znaczy, jaką wielką wartość ma, jaka cenna jest rzecz, jeśli chodzi o właśnie czas wolny, zwłaszcza podczas wakacji. Ale jest to też czas, żeby zobaczyć sobie nie tylko to, że jesteśmy bliscy Jezusowi, bo o tym dzisiaj też mówi drugie czytanie. Staliśmy się bliscy Jezusowi przez Jego krew. Ale tam dalej pisze autor natchniony, święty Paweł, że Jezus pokonał wrogość, ten mur, który rozdziela, właśnie jest rozdzielający przede wszystkim od samego Boga i od nas samych. Jezus to pokonał. Więc doceniając czas wolny, czas wakacyjny, warto być wdzięczny Panu Bogu i też zobaczyć, że to jest czas, żeby zobaczyć właśnie bliskość Boga wobec każdego z nas, ale z drugiej strony zobaczyć, no niestety, ile w nas jest wrogości. Myślę, że to jest nic nowego pod słońcem, ale taka jest część prawdy o nas samych. Bo prawdą jest to, że każdy z nas jest stworzony na obraz Pana Boga, Jego podobieństwo. Prawdą jest to, że każdy z nas ma godność dziecka Bożego. Ale prawdą też jest to, że nasze nastawienie do Pana Boga, czasem do bliźnich i samych siebie, może nie często, ale nierzadko jest nastawieniem wrogim. O tym właśnie wrogości, jak mówiłem wcześniej, wspomina święty Paweł. Ale daje właśnie nadzieję, bo to Chrystus wszystko pokonał. I warto też zobaczyć w tym wolnym czasie, kiedy jest więcej ciszy, tak być powinno, kiedy z tej ciszy właśnie wychodzi, czy w trakcie tej ciszy, tego dosobnienia wychodzi z nas cała prawda, a więc to, co wszystko jest takie, byśmy powiedzieli, ciemną stroną mocy, a więc ta wrogość, warto się temu przyjrzeć. Po co? No, żeby wiedzieć, że moje nastawienie wobec konkretnych ludzi, wobec otoczenia jest takie, a nie inne. To też jest do uzdrowienia, to też jest do przemiany, to też jest do zauważenia, a więc prawda pełniejsza o nas samych, o każdym z nas. I warto czasem taki zrobić sobie taki test, kiedy pojawiam się wobec ludzi, których zna bardziej czy mniej, co się we mnie uruchamia. Czasem jest to spontaniczne, automatyczne, kiedy już moje nastawienie jest może nie wrogie, niekoniecznie wrogie, ale jest takie trochę z dystansem. I warto się temu przyjrzeć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bogu Ducha winny drugi człowiek, czy ludzie, otoczenie, mają być tak przeze mnie traktowani w sposób wrogi, albo właśnie z takim niezdrowym dystansem? Chrześcijaństwo jest taką religią, jest takim wyznaniem Chrystusa Zmartwychwstałego, który pokonał wszelkie zło, zwyciężył wszelki grzech, wszelkie zło, pokonał właśnie mur, jakim jest wrogość. Skoro tak się stało, to Jezus też potrafi w nas uzdrowić to nasze nastawienie do bliźnich. I być może w tobie, czy w każdym z nas, w jakimś tam stopniu jest taka postawa. To jest właśnie do uzdrowienia, do przemiany. Więc warto prosić w tym wolnym czasie naszego Pana, aby mocą Ducha Świętego pouzdrawiał to wszystko, co jest takim właśnie dziwnym, jakby z góry nastawieniem do otaczającego świata, a konkretnie do konkretnych ludzi, których można traktować niestety właśnie z góry, tak jak wrogów. A skoro już mamy ten dar bycia chrześcijanami, czyli ludźmi obdarowanymi wiarą Chrystusa Zmartwychwstałego, to warto go przyzywać, mieć świadomość wdzięczności, że skoro tak jest, no to Bóg nam w tym pomoże. To On pragnie dawać nam pokój, tak jak właśnie jest w tym czytaniu, Dzisiejszym drugim, to On jest tym nośnikiem pokoju i On pokonuje wrogość w nas samych. Ale musimy to zobaczyć, musimy to jakby uznać, tak, przed samym Jezusem, że mam takie, że jestem świadomy, że noszę w sobie coś takiego, że chciałbym wobec bliźnich być nastawiony przyjaźnie, a jednak pojawia się spontanicznie, czy automatycznie, czy nie daj Boże świadomie, taka właśnie postawa. Ten mur zwany wrogością, który oddziela od Boga, od bliźnich, od wspólnoty, od jedności.
Więc dzisiaj, bazując na kolejnym fragmencie Ewangelii i Słowie Bożym, pierwsze czytanie, drugie czytanie, psalm, właśnie Ewangelia, prośmy o to, żeby sam Pan Jezus, pokazując nam prawdę o nas, w tych naszych głębiach, w naszym jestestwie, pokonał w nas te postawy, nasze przemienił je, uzdrowił i uwolnił, abyśmy spotykając swoich bliźnich, takich czy innych, w całym naszym życiu, nie nastawiali się negatywnie, z jakimś chorym dystansem, nie daj Boże z wrogością, ale przyjaźnie. Tak, jak sam Pan Jezus nas traktuje, jak na nas patrzy i zawsze nastawia się w sposób przyjazny i pełen pokoju. Prośmy o to dzisiaj właśnie, przeżywając kolejną niedzielę w naszym życiu i kolejny dar Bożego Słowa. Tyle na dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do usłyszenia, do zobaczenia w następną niedzielę.